Zapowiada się dzisiaj fajny dzień. Dziś właśnie przyjeżdża do Lublina kumpel z Warszawy, Marcin, którego mogliście już poznać na wyprawie na Muszynę-Zdrój oraz Piwniczno. W tej chwili idę na Dworzec Zachodni, żeby go odebrać. Przyjeżdża pociągiem. Plan będzie na pójście na Stare Miasto i spędzenie tam po prostu całego dnia oraz wieczora. Dzień dobry, witam panów wszystkich. Z wami już za chwilę zaprezentuje się oddział muszkieterów. Rozpoczyna się musztra z bronią. Szanowni Państwo, tak jak i wcześniej, musztra odbywa się właśnie z użyciem komendy niemieckiej, a komendy te służyły właśnie odpowiedniemu sformowaniu szyku i strzelaniu na komendę salwami w zwartych formacjach. Na razie robimy to na sucho, dla samego przećwiczenia, przypomnienia sobie, jak to jest. Dlatego ja stoję tutaj praktycznie przed nimi, a nie powinienem. Będę to robił w momencie, kiedy już naprawdę będą ładować, bo to już jest zbyt niebezpieczne. Muszkieter na polu bitwy nigdy nie działa sam. Formacje piechoty muszkieterskie były przygotowane bardzo głęboko. Składały się z wielu szeregów muszkieterów, które po kolei oddawały strzał, a następnie były zastępowane przez kolejne szeregi. Dostał, gotuj się, odpuść panewkę, broń. Dzięki temu był możliwy ciągły ostrzał. Nasaletrowane sznury, po zapuszczeniu ognia należało okręcić w powietrzu lub odmuchać, żeby koniec dobrze się rozżarzył. Widzimy u naszych muszkieterów pasy z drewnianymi pojemnikami. Zazwyczaj tych pojemników, tak zwanych pulwersaków, było 12, stąd przezywano je apostołami. Był to bardzo zmyślny wynalazek. Każdy jeden pojemnik, pulwersak, zawierał odmierzoną porcję prochu na jeden strzał. Na pasie, do którego był przytwierdzony na żebieniach, tak zwanym bandolierze, widzimy także torbę. W torbie przechowywano zapas kul potrzebnych do strzału. Muszkieterowie będą strzelać parami i każda para będzie stanowiła jeden szereg zastępowany kolejną w kontrmarszu. Widzimy, muszkiety są kładzione na forkiet. Flący się ląd trafia w szczęki kurka. Przypatrywany do panewki zamkniętej pokrywką. Pokrywka jest otwierana, celowanie i wystrzał. Ognia! Zdarzają się niewypały jako kolegi. I mamy w jednym muszkiecie niewypał, co było dosyć często. Broń czarnoprochowa była bronią pod tym względem bardzo zawodną. Widzimy ostrzał w kontrmarszu ofensywnym. Muszkieterowie podchodzą do przodu i strzelają. O, i mieliśmy spalenie na panewce. Zapalił się proch na panewce, ale iskra nie wpadła do lufy. Otwórz panewkę. Mierzaj. Ognia. Otwórz panewkę. Mierzaj.
Ognia! I znowu spaliło na panewce. Otwórz panewkę! Jeżdżaj! Ognia! Im będziemy mieli salwę całym szeregiem. Otwórz panewkę! Jeżdżaj! Ognia! Ale powiem ci, Marcin, że wreszcie dowiedziałem się, co oznacza, jak plan spali na panewce. Tak, to co było teraz. Dokładnie. Tak. Co ja nie myślałem o tym. A ja właśnie to dzięki temu się dowiedziałem. Lublin nie tylko ładny, ale i kształci. Prawda. Rotacja strzału jest gorsza. Ja staram się nie celować, tylko na tym celu. I nieszczęście się stało. Obok mnie znajduje się kamień nieszczęścia w Lublinie. Historia tego kamienia w sumie w XV wieku rozpoczęła się przez to, że został tu ścięty niewinny człowiek przez kata. Od tamtego momentu ten kamień prześladuje ludzkość. To mamy to. Dzień dobry. Jesteśmy w browarze Perła. Idziemy na film. Dzisiaj akurat mamy odcinek, czy film pod tytułem Lokatorka. No. O, tak to właśnie wygląda. No. Wyświetlany jest tutaj. Tu jest bar. Ja proponuję sobie wziąć po piwku i sobie usiąść i poczekać. The next day.
jest zajebiście ciepło i wkurwa. Ale ładnie jest, fajnie. Czyli Lublin ci się podoba, tak? Lublin jest spoko, tak. Trzeba tu wrócić i poświęcić trochę więcej czasu na zwiedzanie. Tak z tydzień? Tak przynajmniej. No. Myślę, że ma więcej do zaoferowania niż zobaczyliśmy w ciągu jednego dnia. To prawda, ma więcej do zaoferowania. Pokazałem ci tylko najciekawsze miejsca. Teraz jest cel zwiedzania Lublina i Warszawy i okolic. Trzeba to wykorzystać.